Dworczyk przekazał dobrą informację. To w interesie nas wszystkich szczepienia w Polsce. Konferencja Michała Dworczyka, Piotra Emlera i dr. Grzegorza Cessaka. Dobrą informacją jest to, że przekroczyliśmy dzisiaj 8,2 milionów szczepień. Nasz program, zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie przyspiesza, przekazał podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Udział w briefingu wzięli również rzecznik prasowy rządu Piotr Emler oraz prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak. Wśród tematów konferencji pojawiła się kwestia preparatu Johnson & Johnson. W dniach od 12 do 15 kwietnia na szczepienia zarejestrowało się 891 070 pacjentów, poinformował Dworczyk. To są dobre wyniki, skomentował. Jak przypomniał pełnomocnik rządu do spraw szczepień, w poniedziałek ruszą, w pilotażu, punkty szczepień powszechnych. Najpierw w każdym województwie będzie znajdował się jeden taki punkt. W kolejnych tygodniach będą dołączały do nich kolejne. Ruszyły za to już pierwsze punkty szczepień drive-thru. Zaszczepienie jak największej liczby populacji jest w interesie nas wszystkich, podkreślał szef KPRM. Podziękował jednocześnie wszystkim, którzy angażują się w proces szczepień. Wszystkich namawiamy do współpracy, podkreślił. Szczepionka Johnson & Johnson. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak zabrał z kolei głos w sprawie szczepionki Johnson & Johnson. Europejska Agencja Leków oceniła bezpieczeństwo i skuteczność tej szczepionki bez odstępstw. Wykazuje ona skuteczność we wszystkich grupach wiekowych. Jest produktem leczniczym jednodawkowym dającym ochronę już 14 dni po podaniu pierwszej dawki. Podkreślił, nawiązując do informacji o zagrzepach po podaniu tego preparatu, które napłynęły z USA. Na ten moment EMA nie wprowadza żadnych restrykcji dotyczących tej szczepionki. Korzyści płynące z jej użycia w zapobieganiu COVID-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych, zapewnił Cessak. Przypadki zatorowo-zagrzypowe po podaniu szczepionki Johnson & Johnson są niezwykle rzadkie, zaznaczył. Jak dodał, ryzyko zagrzepicy przy COVID-19 jest znacznie większe niż po podaniu szczepionki. Szczepienia w aptekach i zakładach pracy Dworczyk przypomniał, że tempo szczepień będzie uzależnione od dostaw szczepionek do Polski. Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach planowane są w drugiej połowie maja. Kalendarz dostawy szczepionek do Polski sprawia, że szczepienia w zakładach pracy będą mogły w pełnym wymiarze ruszyć pod koniec maja lub na przełomie maja i czerwca, wskazał, odnosząc się do planowanych szczepień w większych firmach. Prosimy o rzetelność i przestrzeganie przepisów. Szef KPRM, pytany o kwestię szczepienia się przez osoby bez e-skierowania w przypadku, gdy w danym miejscu pozostają szczepionki, odparł, że kwestia ta jest uregulowana w rozporządzeniu. W tej chwili jest ponad 11 milionów osób, z tej grupy można osoby szczepić. Jeśli ktoś chodzi na skróty i łamie te przepisy, to jest sytuacja, którą należy ocenić krytycznie, mówił. My zapewne w pewnym momencie jeszcze rozluźnimy te zasady, natomiast na tym etapie, kiedy jest bardzo dużo osób z wystawionymi e-skierowaniami, to tylko od organizującego punkt zależy takie przygotowanie procesu szczepienia, żeby w sytuacji, w której ktoś się nie zjawi na umówiony termin, móc zaszczepić osobę, która jest do tego uprawniona, która posiada e-skierowanie, dodał. Dworczyk podkreślał, że rząd nie może jeszcze całkowicie uwolnić szczepień, ponieważ do Polski dociera za mało szczepionek. Musimy prowadzić ten proces w sposób uporządkowany, zaznaczył. Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień zapewniał, że wszystkie szczepionki, które trafiają do Polski, są natychmiast przekazywane do punktów szczepień, aby zaszczepić w pierwszej kolejności osoby najbardziej narażone na zachorowanie na COVID oraz ciężki przebieg choroby. Na horyzoncie już widać ten moment, w którym te szczepienia zostaną całkowicie uwolnione i wtedy tego rodzaju problemów nie będzie. A teraz prosimy o rzetelność i przestrzeganie przepisów, wszystkich tych, którzy organizują szczepienia, jak i pacjentów, apelował.
Dane dotyczące szczepień w kraju: wykonano dotąd 8 223 370 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 033 075, a drugą dawką 2 190 295. Po szczepieniach zgłoszono 6132 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Ostatniej doby zaszczepiono 243 919 osób. Najwyższą liczbę szczepień odnotowano w ubiegły piątek, 254 tysięcy. Od 27 grudnia ubiegłego roku do Polski dostarczono 10 032 440 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Zutylizowano w sumie 9811. Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. W środę, 14 kwietnia, trafiła do Polski pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Dostarczono około 120 tysięcy dawek. Preparat ma być stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.